Oczywiście ja byłem też pożeraczem żbików, pożeraczem podziemnego frontu, pilotów śmigłowca. To zresztą były cudowne lata. Ponieważ no, co jak co, tak nie i podejrzewam, że strasznie dużo osób po prostu te komiksy wychowały. I mam szczerze mówiąc, trochę wkurzam się na te wszystkie takie pierdy wypisywane, jak to komiks służył w komunizmie, propagandzie i tak dalej. Już dzieciaki akurat strasznie to rozumiały, jaka to jest propaganda. Tylko faktycznie nastoletni punkowcy jeszcze mogą coś tam gadać o anarchii i w ogóle jak to zajebiście komercja, nie komercja, tak łatwiutko dzielić. Nie ma czegoś takiego, to są pierdy. Najwięksi punkowcy zawsze też byli bardzo komercyjni i git, i nie ma z tym problemu. Co do tak zwanych realiów życia, ideałów i jakichś różowych obrazków przyszłości, to nigdy nie miałem różowych obrazków przyszłości. I to jest tak, że jakby nie byłem pozbawiony tego bardzo realistycznego spojrzenia na świat. Ale jednak jakieś ideały czysto artystyczne się ma. Jak jesteś po akademii, to nie jest nic drożnego i dobrze, że się takich rzeczy uczy. Te kilka lat miałem problem ze swoją niezależnością, ale bardziej chodzi o to, że musiałem robić mnóstwo rzeczy, które są zamówione. I nie masz co tutaj gadać, pyskować. I teraz jak sobie radzisz mentalnie z tym? I wiesz, w jaki sposób? Oczywiście reagowałem jak na wojnę, tak? Że tylko jaka to jest wojna, tak? Idziesz jednak, bo musisz zarobić te pieniądze i co, chcesz z nimi dalej walczyć? I tak wiesz, takie kilka lat takiej ni to szarpaniny, ni to mówiłem, jak to chujowo robić te takie rzeczy i w ogóle. Ponieważ w pewnym momencie uznałem, że nie tędy droga i można realizować te zlecenia. I dalej nie mówić o tym, Jezu, jaki mam problem ze swoją niezależnością, sztuka. Po prostu nie marudź, tylko bierz się do roboty, dupa w troki i pracuj nad tym. Przez te wszystkie lata zrobiłem tyle prac i to takich, których się naprawdę nie wstydzę, że i ta wystawa jest tego, mam nadzieję, jakimś tam dowodem. Jestem bardzo zadowolony i dumny tutaj, bardzo wielu tych prac. Ale ku mojemu zdziwieniu niejakiemu mam jeszcze dwie wystawy, które są równolegle, wszędzie są oryginały. Ja mam jeszcze pełne pudła rysunków i ciągle jeszcze mógłbym następne wystawy robić. Paradoksalnie, jak zaczniesz z tym jakoś nie walczyć, samo zaczyna się układać i proporcje zaczynają się odwracać. Bo uważam, że coraz więcej rzeczy robię dla siebie, tak jak ja chcę. Tego trzeba się nauczyć. To troszeczkę też jest życiowe, tak? No bo stajesz się człowiekiem troszeczkę tam dojrzalszym. No sam wiesz powoli, że pewne rzeczy trzeba zmienić. No ale to są takie farmazony, no co ja będę tutaj w frazesy gadał. Co to jest siła? Odpowiedz ty. Tam wtedy też tak było, że osoba nie umiała. Więc pani mówiła, wstań. Co to jest siła? Wstań. Co to jest siła? Wstań. I wszyscy horror. Ja pierniczę. Co to będzie po prostu? Co za baba? I wszyscy dostaliśmy na pierwszej lekcji wszyscy lufę. Całą klasę odpytała z siły, nikt nie wiedział, wszyscy dostali lufę. Ale na drugich zajęciach, na drugiej lekcji powiedziała, że dobra, ci wszyscy, którzy interesują się komiksem, mają u mnie plusy. I proszę mi dużo rysować, a będzie dobrze. Więc nagle wszyscy rysowali komiksy. Fenomen, absolutny fenomen na skalę krajową. Wszyscy rysują komiksy.